body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć i czołgiem, witam was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii Asy Pancerne. Tym razem znowu odcinek z sypialni. No te moje słuchawki to naprawdę jest tragedia i dramat. Tak, dobrze, dobrze, jak już dzisiaj sobie kupię, nie będę już tak jak dziad wyglądał. Zapraszam was, kochani, na bitwę Rockiego na IS-2. Jest to bitwa, która no, nie jest do końca asem pancernym, ale wróćmy to w prawie asy pancerne. Tak na zachętę, pierwsza bitwa, którą wysyłacie, jeżeli to nie będzie totalne dno, to będę wrzucał. A tutaj było kilka fajnych playsów, tutaj było kilka fajnych killi. Nie do końca as, ale myślę, że bardzo fajna bitwa. Ja bym się osobiście z takiej bitwy cieszył, więc też dlatego ją wam wrzucam. Rocky jedzie IS-2 i takie w sumie nietypowe miejsce jak na ciężki czołg. Podejrzewam, że większość z was się ze mną zgodzi. Z reguły tutaj czołgi jeżdżą na F4, E4, tam na przepychać się, strzelać. A tutaj Rocky pojechał troszkę jak medzik. To trzeba przyznać, że jest jak medzik tym IS-em, ale... Ciekawie. Strzelanie w kołowca, ja bym się nie odważył. Pewno bym strzelał w tego T3485. Czemu nie strzelałeś? Dlatego, słuchajcie, zobaczcie, co się stało. Praktycznie na hita z pożarkiem, kołowiec zdjęty. No i to jest piękny plesik. Czołgiem ciężkim, jak dla mnie, słuchajcie, bardzo, bardzo fajnie rozegrana akcja i myślę, że tego mógłbym się nauczyć, to mógłbym od kolegi tutaj ukraść. Patrzcie, Rocky patrzy tutaj w stronę przepychacza, ale zaraz, już za chwilę, już za moment, słuchajcie, będą plecy się tutaj świeciły na czerwono. Fajnie, że Rocky zobaczył, że jest, kurczę, Lipton z tyłu. Że tak naprawdę cała strona przegrana. Tutaj tu niestety, no, jak się przegra tą stronę ze wzgórzami, to potem mamy plecki i jest bardzo, bardzo ciężko. I to była taka bitwa. Ale pomimo tego, że drużyna troszkę odpuściła i Rocky się zakopał w górce, to jeszcze zobaczcie, będzie się działo. Podejrzewam, że Pantera M10 na auto-aimie nie trafiona. No to jest niestety minus auto-aimów czasem. Mamy dużo zielonego, ale przeładowujemy. Ty masz chyba jeszcze jakąś słabą załogę na tym ISie, co? Bo ten czas przeładunku jest dosyć długi. Sus, który będzie się odbiło. Szczęście. A tutaj pięknie z krytykiem pierwsza pesteczka. No i niestety... Tutaj myślę drobny błąd. Powiem wam dlaczego. Bo jeden strzał się odbił, prawda? Myślę, że w tej sytuacji, jak już SU-122 się odbiło od ciebie, to powinna ci się zapalić żarówka ostrzegawcza. Powinieneś się wycofać, mój drogi. Bo to było pewne, że jak jedna pestka nie weszła, że jak stoisz bokiem, bo po tą panterę wyjeżdżasz, to było to raczej pewne, że pestka kolejna pójdzie. Z przodu nie jest tak cię łatwo przebić, a z boczku... już jest dużo prościej, ale taka drobna uwaga. Strzelanie się z panterą to jest, myślę, dobra wymiana, bo ty masz dużo więcej HP, masz lepsze działo. Tam jeszcze ci pomaga, zobacz, nasz kolega w Achillesie. Teraz się wycofuje, bo się boi panterki. Dobrze się ustawiłeś, może tak, żeby właśnie tą panterkę zdjąć. Ja bym chyba pojechał po tą panterę, ale... co kto woli. Ty możesz przyjąć, kolega nie. O, nawet ci mówi, Rocky za mną, dawaj, jedziesz za mną, a ty stoisz. No ale dobrze. Rozwalony, bo jest celowany. Cieszę się i teraz. Bardzo fajny strzał. Nie wiem, czy to, muszę zobaczyć, czy to było, bo jak oglądałem powtórkę. Nie wiem, czy to było mierzone, czy nie, ale pięknie weszło, mierzone. Zobaczcie, widzicie? To prosty kawałek pancerza, który wchodzi jak w masło, w KW-85. Bardzo fajny strzał. No i wygląda to już teraz 4-6. Zobaczcie, jesteśmy złożeni.
Na przykład jak dojeżdża MK, tych przeciwników tutaj się będzie robiło teraz bardzo dużo. A co robi Rocky? Patrzcie, Rocky się skontował. Minus chyba tylko jest ten, że pokazujesz dół brzuszka. Powinieneś chyba wyjechać, tak mi się wydaje, nie wiem, to też może Kuba Bastek lepiej wiedzą. Powinieneś trochę cofnąć, żeby nie pokazywać dołu pancerza, tylko żeby nie być na tym krawężniku. Tak mi się wydaje, aczkolwiek no nie mam pewności stuprocentowej. Chwileczkę. Wracam do nagrywania, przepraszam, ale praca szuka człowieka i sama do niego dzwoni czasem. Wracamy do powtórki. Rocky i jego kontowanie chyba nie idealne, ale zobaczymy, czy coś jeszcze mu się tutaj uda ugrać, bo tak naprawdę przeciwnicy będą do niego wyjeżdżać i może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Zobaczcie, tutaj Rocky jest ciągle wcelowany w jeden punkt. Czeka na przeciwników. Mamy KW-85, mamy tam jeszcze czołgi, które mogą podjechać. O! I tutaj, kurczę, nawet było chyba na zielonym, ale weszło w bok wieży. No niestety te rosyjskie działa idealne nie są. A tu kolega z HE-czków, odłamkowo burzących. Pokiego, to nie jest, kurde, ale no, jak tak chciałeś, to okej. Okay. Jakby kolega w KW-85 przycelował, to na bank by w dolną płytę trafił, no. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co teraz? O! Nie zobaczył do Kisu. Mógł mu sprzedać pestkę wcześniej. Mógł mu troszkę wcześniej tą pestkę oddać. A, tu jeszcze tygie na plecach. No tak. To już jest, słuchajcie, koniec. No bo jeszcze jedną mu pesteczkę sprzedałeś. I cofamy się, i cofamy się. No, mamy dwóch przeciwników na sobie. Nie wiem, wydaje mi się, że masz bardzo długie przeładowanie. Nie wiem w sumie, jakie IS-2 ma, ale on powinien mi tak z 9 sekund. Mi się wydaje, że u ciebie trochę dłużej trwa. Może jakaś załoga z... A, działo! Czemuż ty działa nie naprawił? Mój drogi. No, padłeś. Padłeś, może nie miałeś naprawiarki. Tego nie widziałem, ale myślę, że bitwa bardzo przyzwoita. Fajnie łupienie to KW-85. Czemu on na te hajaki przełomkowo burzące przełączył, to ja nie wiem. 3 kile, 2500 damage. No tak naprawdę podwoiłeś swoje HP damage, więc wydatnie pomogłeś swojej drużynie. Nie mam niestety twoich tablic z wynikami, ażeby to SU się utopiło, no. Ach, nie utopił się. Ale nie wyjedziesz, dobrze ci tak, łobuzie. 3 fragi, więc najwięcej fragów w drużynie, dużo damage'a. Myślę, że absolutnie i zdecydowanie nie było lipy. To jest fajna bitwa, mimo że porażka, tak jak powiedziałem na początku, nie jest to do końca bitwa do asów pancernych, bo troszkę za mało damage'a, ale biorąc pod uwagę całą rozgrywkę, to, że jak szybko przegraliśmy bok i ty pomyślałeś i pojechałeś tam, żeby go wspierać, rozwaliłeś tego kołowca, fajnie taktycznie go zagrane, spoko kontowanie, gratuluję ci Rocky fajnej bitewki i czekam na więcej takich bitewek, tylko tak jeszcze jeden frag więcej albo 1000 damage'a więcej będzie idealo. A teraz dziękuję, do zobaczenia i pa, pa.